witajcie na moim kanale. Dzisiaj troszeczkę filmik nietypowy. Otóż chcę pokazać dla Was kilka rzeczy, które kupiłam w H&M i Natalce, czyli dział dziecięcy. A chciałam się po prostu nimi pochwalić, ponieważ kupione zostały w tak dobrej cenie, że po prostu nie, szkoda było ich nie wziąć. Jak widać tutaj jest nawet kurtka zimowa, a także buty zimowe. I dowiecie się, dlaczego je właśnie teraz kupiłam. Wszystkie ceny zostawię tutaj na dole, bo nie mam ze sobą rachunku, a także w opisie zostawię linki do każdej jednej rzeczy, jeżeli są jeszcze dostępne na stronie internetowej. Kupowałam rzeczy online i jak się okazało, można online wykorzystać voucher, o którym mówiłam wcześniej. Jeżeli oddajecie rzeczy do H&M-u, takie zużyte, po prostu reklamówkę rzeczy, dostajecie voucher na 5 funtów i ja byłam święcie przekonana, że można tylko używać ten voucher tylko w sklepie stacjonarnie. Doczytałam się, że można go też użyć przez internet. Tak więc oto zrobiłam. Dobra, pierwsza rzecz to jest bluza z kapturem, z literką H, Harvard. Bardzo fajna bluza, nie jest bardzo ciepła. Jest taka w środku, ma lekki taki polar, ale nie jest jakoś bardzo gruba. Myślę, że będzie bardzo fajna. Natalka uwielbia takie bluzy do leggingsów. I jest to rozmiar na 11-12 lat, 152 cm. Więc jeszcze myślę, że troszeczkę ona musi podrosnąć, ale myślę, że na jesień, zima będzie akurat. Może ona ma prawie rozmiar tak jak ja, co? Gdybym tylko chudsza była. Dobra, to jest pierwsza rzecz. A i w ogóle ta literka H, ona jest jakby tak troszeczkę odstająca z innego materiału. Ok, to była pierwsza rzecz. Dosłownie mam tylko kilka rzeczy, ale myślę, pokażę Wam, zanim jeszcze jest ta promocja w H&M-ie. Kolejne spodnie dresowe, kolor taka zgniła zieleń, khaki. Zobaczcie bliżej, z kieszonkami. Ma kieszonki, gumeczkę, a także tutaj ma taką gumkę. Ja widziałam na w internecie, że ona była tak wywinięta. Mi się to za bardzo nie podoba, ale no to widać, że to tak można, bo wtedy jest, nie jest do góry nogami. Ok, to jest również rozmiar 11-12 lat na 152 cm, więc akurat na jesień, zima albo późna późne lato. Ok, te nie były promocyjne, jedne już są w użytku, to są takie 3/4 leggingsy, tak 3/4, były jedne czarne, właśnie te, a drugie były czarne z tutaj taką wstawką białą, z taką lamówką, bardzo fajne na lato, albo późne lato. I to wziąłem na rozmiar 146, 10-11 lat i one są po prostu teraz akurat. Też dostaję Wam link w opisie. I to jest z tej serii Conscious, czyli jak się bierze trzy rzeczy, to jedna jest za darmo. Z tej samej serii kupiłam Natalii leggingsy czarne, cienkie, z biało-czerwoną lamówką. Bardzo dużo tych leggingsów było, było z czerwoną, z żółtą lamówką, różne kolory. Wzięłam czarne, bo to najbardziej się sprawdza i też wzięłam na 152, 11-12 lat. I te już były raz noszone, ale myślę, pokażę dla Was, bo takie leggingsy są najlepsze po prostu dziewczynom. Tak przynajmniej u nas się sprawdza. Okay, przedostatnia rzecz, buty. Buty w stylu UGG. Przepraszam, to maszyna się wyłącza. Musiałam na chwilę przerwać, bo akurat maszyna się wyłączała. To są buty w stylu UGG. Tutaj mają taką śliczną wstążkę. Są ciepłe w środku, ocieplane. Bo wiecie, że w Anglii... Oj, one są troszkę ocieplane. I taka podeszwa. Nie jakieś... super gruba podeszwa, po prostu takie zwykłe buty.
po prostu ciepło w środku. Bo jak wiecie, w Anglii bardzo rzadko pada śnieg, a jak już pada, to dzieci po prostu chodzą w kaloszach. To są takie bardziej buty po prostu, żeby wejść do samochodu i było ciepło, a nie żeby chodzić po podwórku. Tak, to jest numer buta 3,5-4, 36-37. I właśnie mi się wydaje, że to będzie na taki październik, listopad. Myślę, że będzie dobry dla Natalki. Wszystkie linki zostawię wam na dole, ile kosztuje. No i ostatnia rzecz, z której jestem najbardziej zadowolona, jest to olbrzymia kurtka płaszcz granatowa z kapturem. Teraz wam rozepnę na zamek i to ma jeszcze dodatkowo zatrzaski. Tak wygląda w środku. Tutaj jest cieplutka, ma polarek. I tu na dole ma poszewkę. No tak się to odcina, ale jest caluśki ocieplany. Plus dodatkowo on ma jeszcze tutaj jakby takie przedłużenie, że ten, to jest na wzrost, zaraz sprawdzę, to jest na 158 cm, więc ja myślałam, że to jest po prostu na zimę już za pół roku, prawda? I kupiłam go, bo oczywiście dla Natalki, bo nie ma na następny rok płaszcza, znaczy kurtki, a dzieci w szkole noszą tylko granatowe albo czarne do szkoły, więc pomyślałam, że to będzie super, super kurtka właśnie na zimę do szkoły. To ma taki znaczek na rękawie. Trochę ciężka. Myślałam, że będzie lżejsza, ale wydaje mi się, że będzie bardzo, bardzo ciepła. Fajnie. I była bardzo dobra cena, więc po prostu było szkoda jej nie wziąć. Mam nadzieję, że filmik wam się podobał. Następnym razem chyba przyjdzie na mnie czas i ja zrobię haul ubraniowy. I też chyba je trochę poprzymierzam. Ale mi się wydaje, że to będzie dopiero w czerwcu, tak więc oglądajcie nas i zostawcie łapkę w górę, jeżeli wam się podobało. Do zobaczenia.